ma z tej strony, dzisiaj skupiamy się na Zephyrze, drugi poradnik na temat pozycjonowania, dlaczego akurat wybrałem Zephyra, jeśli chodzi o itemy, a z racji tego, że jest to bardzo niedoceniany przedmiot w obecnej mecie, który tak naprawdę jest uważam, że rewelacyjną kontrą na większość buildów, ale z racji tego, że używa belt i negatron cloaka jako części składowych, no to czasami po prostu nie ma tych części dostępnych, więc trzeba go sobie zaplanować jeśli chodzi o budowanie, ale za to może zmienić on bez problemu wyniki bitwy. A teraz może wytłumaczymy, na czym polega Zephyr. Zephyr to item, który daje 200 HP i 20% Magic rezysta, ale najważniejsze jest jego efekt, czyli jedna z postaci u przeciwnika będzie na początku walki w takim tornadzie, który wykluczy je z walki na 5 sekund. 5 sekund to czasami to jest praktycznie 50% całej walki lub um, 33% całej walki, rzadko kiedy walki przekraczają 15 sekund, szczególnie w endgame'ie, kiedy wszystko opiera się na ogromnych ilościach obrażeń i postaci giną bardzo szybko. Więc wykluczenie kogoś na 5 sekund zmienia praktycznie całą bitwę. I teraz tylko najważniejsze jest to, żeby wyłączyć kogoś, kto ma, tą na, kto ma wpływ na tą bitwę w największym stopniu. Większość kompozycji opiera się na jednym hypercarry, który ma zazwyczaj jakieś trzy najlepsze przedmioty, no i zadaje 80% damage'u całej kompozycji. Um, dobrym przykładem, może nie w obecnej mecie, ale generalnie taki Draven z trzema przedmiotami prawie zawsze zabiera jak największą ilość obrażeń. Atrox w tej obecnej mecie, gdzie no jednak Atrox jest najważniejszą postacią w całej grze, czy chociażby Kennen, to są postaci, które jeśli wykluczymy z walki na 5 sekund to w tym momencie nasza drużyna będzie miała ogromną ilość czasu na zebranie many i rzucenie własnych ultimate'ów, zanim tamta postać dołączy do gry. To teraz możecie zapytać, no ale Lothar, ale przecież efekt Zephyra jest losowy. No nie jest losowy. Nie jest losowy i to bardzo prosto możemy sobie zaraz zobrazować, tak no, jak dokładnie teraz widzicie na mapie. Moja postać z Zephyrem jest w lewym dornym rogu, tutaj sobie siedzi i w tym momencie efekt Zephyra zawsze jest po przeciwnej stronie planszy w respektywnym punkcie, czyli w tym momencie efekt zefyra ląduje sobie na tym tornadzie tu, jak widzicie, tak i w tym momencie możemy przewidzieć, bo jeśli zmienimy sobie miejsce Zephyra, czyli na przykład sobie w tym momencie przeniesiemy zefyra w drugi kraniec planszy, no to efekt tornada przenosi się na no, prawidłowe miejsce po drugiej stronie planszy. Jeśli przeniesiemy na przykład Zephyra sobie w to miejsce na planszy, no to w tym momencie Tornado będzie w tym miejscu na planszy. Jeśli przeniesiemy sobie Zephyra na ten Hex, no to analogicznie będzie on na tym Hexie. Tak samo w pierwszym rzędzie możemy to zrobić, czyli na przykład środkowy, środkowy Hex w pierwszym rzędzie i będzie to analogiczny Hex w pierwszym rzędzie u przeciwnika. Czyli tak naprawdę zawsze możemy wycelować w daną postać, którą chcemy wyłączyć z walki. Teraz, co jest najważniejsze, to gdzie ustawimy sobie ten przedmiot, na jaką postać? Bo nie może to być nasz Hypercarry, nie może być. Z racji tego, że no jeśli chcemy go ustawić w pierwszym rzędzie, no to od razu oberwie i tyle będzie z tego, z tego naszego Hypercarry, który zazwyczaj nie jest jakąś potężną postacią. No, wyjątkiem jest może atrox z dwoma def defensywnymi itemami. Ale generalnie, staramy się zawsze położyć ten przedmiot na, na postaci, które są bardzo powiedzmy. Elastyczne, jeśli chodzi o ich ustawienie na planszy, a czyli naszym przykładem będzie na przykład Akali. Akali jest asasynem, który tak naprawdę nie dba o to, w którym rzędzie jest. Może być nawet w pierwszym. Najważniejsze tylko, żeby go nie ustawić przy przeciwniku, no bo wiadomo, że jeśli Akali zacznie, lub jakakolwiek postać zacznie walkę przy przeciwniku, no to wtedy nie wykona swojego skoku asesyńskiego. Więc Akali na przykład w drugim lub trzecim rzędzie obojętnie gdzie będzie na planszy, zawsze będzie skakać gdzieś. Więc zawsze będzie miała swój cel ustawić w tym momencie Zephyra, wyłączy kogoś z gry, a potem skoczy do najdalszego swojego celu. Czyli tak naprawdę działa to rewelacyjnie z Akali, ale tylko proszę pamiętać, żeby nie ustawić swojego celu także z Zephyrem. Czyli na przykład nie jest to najlepszy moment, żeby ustawić Akali w najdalszym rogu, rogu planszy, jeśli przeciwnik będzie miał na przykład tylko jednego przeciwnika i przepraszam, mi, jeśli miał tylko jednego czempiona w swoim rogu planszy, no bo wtedy wyłączy na swój cel i naprawdę, naprawdę nie będzie miała do czego skoczyć. tak? Więc najlepiej, żeby tam jeszcze były jakieś inne postacie, żeby zawsze miał jakiś cel przez swoim skoku. Ale Akali jest świetnym przykładem na temat czempiona, który ma pełną swobodę wyskautowania po prostu, gdzie przeciwnik ma swojego karego. Ustawienie tam Akali, bo dzięki temu możemy zawsze mieć pewność, bo prawie zawsze mieć pewność, że będzie ona um, efektywna. Innym dobrym przykładem Mogą być postacie, które mają rewelacyjnie długi zasięg. A na przykład rangerzy, którzy mają 890 rangea, potrafią atakować w tym momencie praktycznie zawsze na początku bitwy z ostatniego rzędu, nawet jeśli ktoś jest bardzo daleko, lub jakakolwiek postać z Rapid Fire kanonem, i w tym momencie zawsze możemy gdzieś się ustawić w tym ostatnim rzędzie, i zawsze będzie miała zasięg i do, do przeciwnika na początku bitwy, czyli nie straci w tym momencie danego DPS-a, a jednocześnie będzie na tyle. Elastyczna, że będzie potrafiła włączyć carry'ego w ostatnim rzędzie u przeciwnika, ewentualnie w środkowym, no, ale wiadomo, że wtedy nigdy nie ustawimy w pierwszym. Więc jeśli wiemy, że chcemy ustawiać się na przeciwnika, który ma na przykład właśnie Atroxa, a, czy um, Kennena, który zawsze siedzi w drugim rzędzie, no to niekoniecznie będziemy chcieli to ustawić na, na naszej postaci z dużym rangiem. Pamiętajcie też, że ten bonus 200 HP i Magic Resistance jest przydatny do takiej postaci. Jedną z moich ulubionych postaci, które gdzie nakładam uh, Zephyra um, to jest mój własny Kennen bo może on startować grę z drugiego lub trzeciego rzędu, a jednocześnie HP i Magic Resist mu się przydaje, jeśli walczy z innymi buildami, które opierają się na Kennenie. A, a dodatkowo postacią dobrą jest tak naprawdę też no może nie dobrą, ale w miarę okej okay postacią, na którą możemy nakładać Zefira, jest na przykład Atrox, który zawsze zazwyczaj startuje albo w pierwszym, albo w drugim rzędzie, bardzo rzadko w trzecim, więc jeśli wiemy, że chcemy walczyć z kimś w topie, Um, gdzie tam na dwóch przeciwników w top 3 będzie miało Kerego w ostatnim rzędzie, no to wtedy definitywnie chcemy go ustawić no, na, na atrakcie. Uh, innymi dobrymi postaciami, innymi do, dobrymi przykładami, um, no na przykład, będzie to <laughs> pomyślmy, pomyślmy, pomyślmy. Ktoś, kto jest w miarę przydatny, a jednocześnie nie jest tragiczny. A uh, jeśli chodzi o pozycjonowanie, to byłby Lusek. Na przykład, Lucian. Um, na... Szczególnie z Złoto, oczywiście, z rzeźnik, ale już nawet zaczynając grę. A na samym, jest najsilniejszą postacią z tier 2, więc na brązowym levelu już, już miecie, a dodatkowo przyda mu się ten HP, przyda mu się Magic Resist. Jest bardzo elastyczny jeśli chodzi o movement, bo można Luciana także użyć jako tanka tak naprawdę, bo ustawisz go na pierwszy cel, dostaje strzała, generuje sobie manę i ucieka swoim ultimatem w tym momencie. I wtedy zazwyczaj targety prze, prze, um, przekładają się na inne cele w naszym frontlinie, więc Lucian zebrał sobie damage jakiś na siebie, dostał troszkę... Um, zabrał jakieś tam małe, małe baty, ale dzięki temu nasze tanki, na przykład z pierwszego, z pierwszego kolejna, miały jeszcze czas na to, żeby zabrać własną manę, więc jest to przydatne, więc Lucian też jest, na przykład, um, bardzo dobrym czempionem, na którego można nałożyć Zephyra. I dzięki temu jesteście w stanie zmienić po prostu przebieg rozgrywki. Mam nadzieję, że się wam to przydało. To są takie proste informacje, ale generalnie spójrzcie sobie um, na taki, z reddita wziąłem taką graficzkę, Dam w opisie link do, do artykułu, gdzie no, typowe, typowe kompozycje, jak, jak się teraz w mecie, um, no, odnajdują, że tak powiem. Więc praktycznie na każdej, na każdej tej kompozycji, zawsze można znaleźć jedną postać, która byłaby dobrym celem dla Zephyra, ale także dobrym celem do wyekwipowania w Zephyra. Zajmuję w Ninja Elementalizm najlepiej, żeby Akali dostała tego Zephyra lub z. Lub Pike, a jednocześnie, żeby na przykład właśnie Akali lub Kennen uh, byli wyłączeni z walki, czyli bardzo łatwo byłoby nam to w tym momencie zrobić albo Pike'em, albo Akali. Uh, w Demon Elementalist też jest dosyć prosto, No, Atrox jest super do wyłączenia, Woliber ewentualnie do wyłączenia, jeśli ma itemy, Morgana jest do wyłączenia, Kennen jest do wyłączenia, wszystkie tutaj te postacie, tak naprawdę Brand jest najmniej, um, najmniej agresywny w stosunku do, do naszej kompozycji. A jeśli Volibear ma oczywiście jakieś przedmioty, to te, jedna z tych czterech postaci z najlepszym celem do ataku na Zephyra. A jednocześnie, jeśli gramy z Zephyrem w tej kompozycji, no to bym powiedział, że Volibear jest świetnym, um, świetnym zawodnikiem do noszenia Zephyra, bo sam mu się przyda ten Magic Resist i HP, żeby się odpalić ze, swoją, ze swoim ultimate'em. Szczególnie, że teraz ma niższy atak speed, więc potrzebuje trochę tego więcej czasu. A tak samo w każdej tej innej tutaj kompozycji, Zawsze się znajdzie coś, co byśmy chcieli za albo włączyć na początku walki, albo wyekwipować. Lulu na przykład też jest świetnym targetem dla Zephyra, bo Lulu zaczyna ze startową maną, więc w tym momencie zawsze, prawie zawsze może się uratować sama siebie, nawet jeśli gdzieś będzie w pierwszym rzędzie lub w drugim rzędzie. No, chyba że ktoś jest pali many, no nie wiem, może demony, które są akurat teraz popularne, ale generalnie Lulu jest dobrym bohaterem, który może, być, który może mieć Zephyra, a jednocześnie targetem w tej kompozycji jest oczywiście Kennen i Atrox. Jak widzicie, jest dużo w ogóle Kenenowiatroksów w tych kompozycjach metowych, więc bardzo, bardzo ten zefir może się przydać, żeby wyłączyć tych karych na te 5 sekund z walki. I to w sumie to by było na tyle ode mnie. Mam nadzieję, że przydał wam się ten poradnik. Następny będziemy nagrywać jakoś niedługo, może za parę dni. Następna część z pozycjonowaniem i z itemami. A oprócz tego oczywiście wejdźcie na g 2 shop i kupcie bluzę. Siema!